Dzień dobry Państwu, to program Rzecz o Prawie, nazywam się Marek Domagalski, a moim gościem jest pani rejent Jolanta Niedziela, notariusz z Warszawy. Dzień dobry pani rejent. Dzień dobry panie redaktorze. Temat, nie użyję słowa, że jest banalny, broń Boże, on jest bardzo praktyczny i często stosowany. Sam byłem świadkiem, jak ojciec coś kupował czy sprzedawał, mi coś mówił o zadatku, a ja taki mały chłopak nie wiedziałem, chyba wiedziałem o co chodzi. I wydaje się nam pewnie, że wiemy o co chodzi z tym, po co w ogóle jest ten zadatek. A okazuje się, opisywałem taką sprawę Sądu Najwyższego, że nie, że tam jest mnóstwo problemów prawnych i mnóstwo raf i mnóstwo ryzyka. Ale zanim do tego dojdziemy, pani rejent, bo lepszego specjalisty w tym temacie nie będzie, czemu służy, po co jest w ogóle stosowany zadatek w transakcji? Jak słusznie pan redaktor zauważył, zadatek to instytucja stara jak świat. Towarzyszył i towarzyszy zawieraniu najczęściej umów mających charakter wstępny, czyli poprzedzających zawarcie umowy ostatecznej. Jest to, mówiąc po prawniczemu, dodatkowe zastrzeżenie umowne, a mówiąc językiem zwykłych ludzi, to taka instytucja, która wzmacnia poczucie obowiązku wywiązania się z zawartej umowy wstępnej. Zadatek dany przy umowie ma to znaczenie, że jeżeli druga strona, która zadatek przyjęła, nie chce przystąpić do umowy ostatecznej, to musi liczyć się z tym, że będzie musiała zwrócić zadatek w podwójnej wysokości. Natomiast jeżeli my jesteśmy stroną dającą zadatek, a z jakichś powodów nie przystępujemy do umowy ostatecznej, to musimy liczyć się z tym, że zadatek, który daliśmy drugiej stronie, nam przepadnie. Oczywiście inną kwestią jest, czy umowa była zawarta w takiej formie, w jakiej powinna być zawarta umowa ostateczna, czy chcemy dochodzić przymusowego zawarcia tej umowy przyrzeczonej przed sądem, ale jeżeli nie decydujemy się na te kroki sądowe, to albo zadatek zachowujemy, jeżeli sami go otrzymaliśmy, a jeżeli go sami zapłaciliśmy, musimy to ja może trochę uproszczę, pani mecenas. Tak czy inaczej, osoba, która zawiniła, przez którą do umowy, do jej sfinalizowania nie doszła, no traci te pieniądze wymienione, wskazane w tym zadatku. Jeśli zadatek był 10 tysięcy, tyle straci. Tak jest. Ale zapytam, bo przed oczami mamy takie proste transakcje. Przychodzę, zamawiam jakąś tam usługę, malowanie tam czegoś i daję 500 zł czy więcej zadatku. Ale czy zawsze ten kupujący usługę czy towar płaci? Bo zdaje się, prawo nie mówi, kto ma wręczyć zadatek. Ono przewiduje różne opcje. Tutaj przepisy rzeczywiście są tak sformułowane, że zgodnie z artykułem 394 mówi się o zadatku danym przy zawarciu umowy. A w praktyce, najczęstszą sytuacją, tak jak obserwuję w mojej kancelarii, jest jednak taka sytuacja, że zadatek płacony jest przez tą stronę umowy, która zobowiązana jest do świadczenia pieniężnego. Kto płaci? Ten, kto płaci. Na przykład przy najprostszej umowie kupna-sprzedaży nieruchomości, ten, który zainteresowany jest kupnem nieruchomości, daje sprzedającemu kwotę zadatku, która przy zawarciu umowy ostatecznej on ma gotówkę. Zaliczana jest. On ma też gotówkę, prawda? Czasami ma, czasami nie ma, bo nie wiem, czy pan redaktor zwrócił uwagę, że artykuł 394 Kodeksu Cywilnego traktujący o zadatku wcale nie mówi o tym, że zadatek musi być dany w pieniądzu. No, w złocie pewnie tak, a w czym jeszcze? Trudno mi tutaj wymyśleć coś bardzo oryginalnego, ale... Zegarek może być jakiś... To bym się już zastanawiała, dlatego że co zrobić w sytuacji, jeżeli trzeba byłoby zapłacić podwójny zadatek, dokupić drugi? Więc raczej doradzałabym ostrożność i pieniądze i rzeczy oznaczone co do gatunku, czyli te, których taką samą ilość możemy dokupić, aby podwójny zadatek zwrócić. Zanim przejdę do następnych rzeczy, zapytam, bo w tej sprawie też była taka kontrowersja, a jak duży powinien być zadatek? Czy tu mamy zupełną swobodę? I od razu, ponieważ pani jest praktykiem, zapytam, jak to w praktyce wygląda? Jest to niezwykle ciekawa kwestia.
Żaden przepis polskiego prawa nie określa maksymalnej wysokości zadatku. Dopiero orzeczenia Sądu Najwyższego wskazują, ale bardzo ostrożnie, że zadatek nie powinien być wręczany w nadmiernej wysokości. Dlatego, że jest to, tak jak powiedziałam na początku mojej wypowiedzi, dodatkowe zastrzeżenie umowne, czyli jego oddanie lub obowiązek zwrotu w podwójnej kwestii lub zatrzymanie zadatku tak naprawdę nie powinno mieć charakteru i nie powinno równać się wykonaniu tego świadczenia, no, rozumiemy, które zabezpiecza. Rozumiemy, że zadatek to nie zapłata. W naszej sprawie to była połowa zapłaty, a w praktyce ile? I kto o tym decyduje? Znaczy rozumiem, że strony się dogadują, ale w praktyce ile płacą Polacy? Oczywiście ta strona, która jest prawie pewna, że zawrze umowę ostateczną, jest zainteresowana tym, aby zadatek był jak najwyższy, po to, żeby zdopingować swojego kontrahenta do zawarcia umowy ostatecznej. W praktyce najczęstszym pułapem określania zadatku jest 10, 15, 20, maksymalnie 25%. Pani rejent zaczęła bardzo interesujący kolejny wątek, bo wspomniała pani, że strona, która jest pewna pozytywnego finału w tym kontrakcie, a życie dostarcza niespodzianek, ludzie się rozwodzą, ceny mieszkań spadają albo rosną i różne, miało być pozwolenie na jakieś tam administracyjne, nie zostało wydane. Czy oni myślą o tym, że może, nie do, może się ta umowa nie sfinalizować i trzeba będzie zwracać czy płacić ten zadatek? Czy wtedy przy podpisywaniu pani ich ostrzega? Oczywiście. Wprawdzie tutaj świadomość skutków wręczenia zadatku i niezawarcia umowy, którą ten zadatek zabezpiecza, jest bardzo duża. Ale tak jak powiedziałam, ta strona, która praktycznie nie ryzykuje niczym. Czyli ma towar, który chce sprzedać. Nie wierzę w takie transakcje. Wszystko jest ryzykowne na tym świecie. Tak, ale powiedzmy w takiej sytuacji, jeżeli pan redaktor chce mi sprzedać mieszkanie, a ja chcę je kupić i to ja nie mam pieniędzy na sfinansowanie ceny, bo dopiero muszę zapytać w banku, czy zostanie mi udzielony kredyt, to proszę mi powiedzieć, czy pan jest zainteresowany, żebym ja zapłaciła jak najwyższy zadatek, czy myśli pan sobie, dostanie ten kredyt, zobaczymy. Niech da 10%. No, znamy się, taki układ może pan redaktor w stosunku do mnie zrobić, ale to po mojej stronie, jako strony, która dopiero przygotowuje się, podejmuje czynności przygotowawcze do uzyskania tej ceny, leży to ryzyko, że do umowy nie dojdzie, bo ja po prostu w chwili, w której powinniśmy zawrzeć umowę ostateczną, mogę nie dysponować pieniędzmi. A takim kontrahentem już pan redaktor nie jest zainteresowany. Pani rejent, z tego co pamiętam, kodeks mówi o wręczeniu pieniędzy, natomiast czy one muszą być... Już nie pytam, bo to mamy przesądzone i wiemy, że to może być też przelewem. No, żyjemy w XXI wieku, więc... A kodeks jest 64 roku. Tak jest, więc ten temat zostawmy. Ale czy one rzeczywiście muszą być... No bo ten, kto ma w ręku pieniądze, no to jest panem sytuacji, bo je po prostu ma. I nawet jak nie ma prawa ich trzymać, to odebranie nie jest proste. Nie będziemy tutaj w tej chwili nad tym się rozwodzić. Czy może jednak przekazać w jakiś depozyt notariusza, osobie trzeciej? Może, tylko proszę pamiętać, że zazwyczaj jeżeli nie dochodzi do zawarcia umowy przyrzeczonej, którą zadatek zabezpiecza... Czyli sfinalizowania umowy, tak. To rzadko zdarza się sytuacja, w której strony zgodnie potwierdzają rzeczywiście, nie możemy zawrzeć umowy ostatecznej i leży ta okoliczność uniemożliwiająca zawarcie tej umowy po jednej lub po drugiej stronie. Takie sytuacje zdarzają się rzadko. Najczęściej mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy jedna strona mówi, przepraszam, obiektywne okoliczności... Domyślam się, pani Jelena. Jedna mówi swoje, druga mówi swoje, no ale to byłoby dobrze, gdyby te pieniądze nie były wtedy, ten zadatek w ręku jednej ze stron, tylko zgadzam się, kogoś innego, zgadzam zaufanego. Się, ale jako notariusz musiałabym wtedy zadać pytanie, komu mogę wypłacić zdeponowany zadatek, jeżeli jest konflikt między stronami. Zdarza się wpłacanie i zaliczek i zadatków do depozytu, natomiast wówczas strony muszą określić obiektywne okoliczności,
które nie pozostają do oceny notariusza, a które warunkują wypłatę depozytu na rzecz jednej lub drugiej strony. Na przykład jest to konieczność okazania pozwolenia na budowę do określonego terminu, czy złożenia przez jedną ze stron określonego oświadczenia w formie aktu notarialnego, czyli takie okoliczności, które są obiektywne, ponieważ notariusz nie ma instrumentarium takiego jak sąd, aby rozsądzić spór między stronami. Ale co, czeka na wyrok? Myślę, że w takich najbardziej jaskrawych sytuacjach tak się może zdarzyć. Ale unikamy, jako notariusze, podpisywania takich dokumentów i takiego formułowania warunków wypłaty depozytu, które zmuszałyby strony do uzyskania dopiero w drodze długotrwałego procesu jakiegokolwiek orzeczenia sądowego. Czyli zastępujemy to orzeczenie sądowe, które już jakby rozstrzyga co do ewentualnej winy i należności zadatku na rzecz jednej lub drugiej strony, od możliwości otrzymania dokumentów urzędowych lub złożenia w określonej formie określonego oświadczenia, które przetnie ten spór. W każdym razie jest to pewna gwarancja dla uczciwej strony, że ta druga nie ucieknie na przykład z pieniędzmi do Ameryki albo ich nie przepije, prawda? Tak, oczywiście musimy pamiętać, że jeżeli umowa jest zawarta w takiej samej formie, jaka jest dla ważności, zastrzeżona dla ważności umowy ostatecznej, to niekoniecznie musimy się godzić na to, żeby nam zadatek przepadł albo żebyśmy płacili podwójny zadatek, bo musimy pamiętać, że możemy pozwać, ale również być pozwanym przez stronę zainteresowaną sfinalizowaniem umowy do sądu o przymusowe zawarcie takiej umowy. Czyli nie musimy, a w praktyce dużo ludzi nie korzysta z zadatku przy mieszkaniach na przykład? Jak sięgam pamięcią, nie zdarzyła mi się umowa przedwstępna bez choćby minimalnego zadatku. Ale rozumiem, że to nie może być 10 czy 20 zł, musi być poważne. Nie, no oczywiście. Musi to pozostawać w jakiejś proporcji do ceny. Ale to znaczy, że dokonałem znakomitego wyboru, zapraszając panią rejent, bo temat dotyczy wszystkich transakcji. Dziękuję jeszcze raz. Bardzo dziękuję. Moim gościem była pani Jolanta Niedziela, notariusz z Warszawy. Dziękuję Państwu i zapraszam na kolejną rozmowę za chwilę.